May the fourth be with you. Tak, wiem, że jest 5, przez co spóźniłem się dzień z recenzją, już trudno. W każdym bądź razie wszystkiego najlepszego z okazji święta Gwiezdnych Wojen, dobrych filmów, książek, seriali, komiksów, czy czego byście tam sobie nie życzyli. Tymczasem zapraszam na 49. odcinek Dotapadu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Pakt na Bakurze, wydanej w USA w 1994 roku poprzez Bantam Spectra, autorstwa Katie Tyers, pani odpowiedzialnej również za krótkie opowiadanie z opowieści z Imperium o tytule Próba Ognia. Polska wersja ukazała się w 1995 roku dzięki wydawnictwu Amber w ramach cyklu wydawniczego Wielkie Serie Science Fiction, gdzie tłumaczenie wykonał pan Radosław Kot. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dzień po zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci, a wraz z nią śmierci Imperatora oraz Dartha Vadera, rebelianci przechwytują transmisję z Bakury, gdzie pojawia się nowe zagrożenie w postaci tajemniczych Siruków, którym marzy się podbicie znanej galaktyki. Luke Skywalker razem ze swoimi przyjaciółmi i nielicznymi oddziałami Sojuszu ruszają, by wspomóc mieszkańców, pomimo że planeta jest już broniona przez siły Imperium. Jak i czy w ogóle dojdzie do współpracy między dwoma stronnictwami? Powiem szczerze, że jest to dość przyjemne czytadło. Autorka ładnie podzieliła książkę na początek, rozwinięcie i zakończenie, każdej z tych części poświęcając odpowiednio dużo stron. Wszystkie wątki poruszone w książce zostały z niej zakończone i człowiek raczej nie powinien odczuwać niedosytu po jej przeczytaniu. Kto wie, czy chód może czuć niedosyt po przeczytaniu tej książki. Osadzając jednocześnie akcję ledwo dzień po zakończeniu oryginalnej trylogii, autorka jedynie udowodniła, że na galaktykę czeka sporo zagrożeń i pytanie brzmi, czy Sojusz jest równie kompetentny w obronieniu cywilizacji kosmicznych, co Imperium. Sporo uwagi poświęcono również bohaterom historii, pozwalając na ich duchową przemianę. Luke zastanawiał się nad swoją przyszłością, czy powinien myśleć o jakimkolwiek związku w sytuacji, gdy jego obowiązkiem jest odbudowa zakonu Jedi, jednocześnie zastanawiając się, kogo powinien w ogóle nauczać, i jak będzie wyglądać teraz jego rola w Sojuszu. Ponadto autorka pozwoliła nam go poznać ze strony wojskowego dowódcy, gdzie musiał rozporządzać jednostkami na polu bitwy, co niezbyt mu się podobało. Z kolei Leia mierzy się z całkiem innymi problemami. Ledwo dowiedziała się o tym, że Vader jest jej ojcem, a ten już jako duch mocy ją nachodzi i prosi o przebaczenie. Generalnie całkiem nieźle jest tutaj przedstawiona jej postawa, gdzie trudno jej sobie z tym poradzić, stara się o tym nie myśleć i swoimi czynami próbuje za wszelką cenę pokazać, że nie może być córką osoby, która zniszczyła przecież jej planetę. Han nie ma jednak tutaj za dużo do roboty, a poza tym autorka wpadła na tak genialny pomysł, by w czasie bitwy Solo poleciał z Leją na jakąś trochę bardziej oddaloną planetę i tam zabawili się ze sobą. Oczywiście ostatecznie do niczego nie doszło, ale niesmak pozostał. Ponadto z Chewbacki zrobiono takiego trochę idiotę, który kompletnie nie zdaje sobie sprawy z różnic między kulturą Wookich a ludźmi. No takie trochę dziwne. Nie podoba mi się to, że kilkukrotnie wraca się tutaj do wątku miłości Luke'a i Lei. Nie tej siostrzanej, tylko tej bardziej partnerskiej. Osobiście wychodzę z założenia, że skoro Luke'a zdowalił nam czymś takim w Powrocie Jedi, najlepiej by było unikać tematu ich potencjalnych uczuć do siebie wcześniej, bo to po prostu obrzydliwe. Również Luke w tej książce jest odrobinę za silny, moim zdaniem. Jeśli mówimy oczywiście o posługiwaniu się mocą, przykładowo potrafi pozbyć się ze swojego ciała śmiertelnie groźnych pasożytów, czy wpłynąć na umysł drugiej osoby innym statku kosmicznym. Nie przeszkadzałoby mi to może, gdyby to byłoby coś w rodzaju Luke'a 10 lat po bitwie o Endor, a nie dzień po, gdzie po prostu wydawałby mi się na to wszystko za słaby. Podobnie jest zresztą w przypadku Lei, która w przeciągu paru dni po poznaniu prawdy o sobie nagle bez większych problemów komunikuje się z Luke'em na dalsze odległości i może przekazywać mu swoją energię życiową. Nowych postaci mamy Deva Sivvarem, wieloletnią ofiarę manipulacji i indoktrynacji ze strony Siruków, którzy choć udają, że jest dla nich niezwykle cenny i traktują go za niewiele gorszego od siebie, jednocześnie na każdym kroku pokazują, że jest on jedynie nic nieznaczącym pionkiem. Wieloletnie manipulacje jego umysłem pozostawiły na nim piętno i choć co jakiś czas jego prawdziwa osoba się budzi, szybko zostaje zduszona przez jego panów. Poza tym mamy Garielę Captison, której imię zostało zaczerpnięte od Galadrieli z powieści tolkienowskich, panią polityk z Bakury, która jakby na to nie spojrzeć była odpowiedzialna za wątek romantyczny Luke'a w książce. I spokojnie, od razu wszystkich uspokajam, całego romansu jest tutaj dość mało, parę rozmów, parę spojrzeń, wszystko przedstawione w dość sensowny, nielukasowski sposób, więc mi to absolutnie nie przeszkadzało. O samej Garieli mogę powiedzieć, że pomimo lojalności do Imperium,
dba o wszystkich mieszkańców Bakury i swoje działania koncentruje przede wszystkim na ich dobru. Komandor Thanas, dowódca imperialnych na Bakurze, to osoba wielowymiarowa. Z jednej strony lojalny Imperium żołnierz, z drugiej to osoba o własnym kompasie moralnym, której decyzje w przeszłości zaszkodziły w robieniu kariery. Dba o mieszkańców planety, choć jednocześnie z powodu swojej przeszłości obawia się sprzeciwiać rozkazom. Poza Scylukami, to antagonistą książki jest gubernator Willek Nereus i choć początkowo wydaje się być typowym, przygłupim, niezwykle aroganckim imperialistą, wraz z rozwojem książki autorka dodaje mu kolejne cechy charakteru, które wyróżniają go jednak na tle reszty. Przede wszystkim Nereus to osoba wysoce inteligentna, która swoje działania planuje kilka kroków do przodu i jest przygotowany na nieoczekiwane zmiany w sytuacji. I jasne, jest okrutnikiem, ale szanuję go za jego działania, bo we wszystkim co robi przynajmniej wychodzi na inteligentną osobę. Podoba mi się również to, jak sprezentowano nam współpracę Imperium z Sojuszem. Autorce udało się całkiem nieźle uchwycić to, że taka kooperacja nie jest łatwa dla żadnej ze stron, wymaga zapomnienia o niektórych zasadach, sporo się tutaj nieufności i wzajemnych oskarżeń praktycznie na każdym kroku. Nie wspomnę nawet o fakcie, że Leia mówi o śmierci Imperatora, kiedy wieść o tym jeszcze się nie rozeszła, co jeszcze bardziej zaostrza konflikt. I tak, niby jest to coś oczywistego, ale z drugiej strony rzadko kiedy korzysta się z takich motywów. Przynajmniej w świecie Gwiezdnych Wojen. No dobra, a teraz przyjrzyjmy się może samym Scylukom. Jest to rasa jaszczuropodobnych istot, które są po prostu takimi nazistami w kosmosie w jeszcze większym stopniu niż Imperium, gdyż to, choć wywyższa człowieka, toleruje inne rasy. Technologia Scyluków pozwala im na konwertowanie sił życiowych istot żywych, energię zasilającą różnego rodzaju droidy. Więc podbój galaktyki przez nich oznacza jedynie tyle, że pozostaną sami w kosmosie wraz z usługującymi im androidami. Poza tym w książce dowiadujemy się o ich kulturze, systemie kastowym, o metodach działań. Liczę na to, że Scylukowie, których wątek nie zakończył się definitywnie w książce, może jeszcze powrócili w jakiejś innej historii, czy tam w książce, czy w komiksie. W sumie stwierdzam, że autorka całkiem nieźle poradziła sobie z ich prezentacją. Nie poradził sobie natomiast pan Radosław Kot przy tłumaczeniu. O ile przez większość czasu da się to czytać bez większych problemów, raz na jakiś czas spotykamy się z takimi zwrotami jak przyjdzie do siebie zamiast dojdzie do siebie, Rogue Squadron zamiast nazwać po ludzku eskadrą łotrów, łobuzów, nazwano hultajów i tak dalej. Teraz czekać, aż ktoś przetłumaczy ich na eskadrę gałganów. Werdykt? Ujdzie w tle. Pak na Bakurze to dobra historia, ale nie obyło się bez problemów na drodze, które mocno rzutują na całości. Kwestię zakupu pozostawiam wam całkowicie, gdyż nie chcę tutaj nikogo zachęcać, zniechęcać, by nie było potem pretensji. Książkę znajdziecie w internecie w rozmaitych cenach od 10 do nawet 40 zł. Ja swoją kupiłem za 10 i jestem zadowolony z jakości książki. W każdym razie to wszystko na dzisiaj. W następnym odcinku zobaczycie recenzję Mary Jade Ręka Imperatora. Ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie. Niech moc będzie z wami zawsze.